Siemanko, witam was w pierwszym odcinku serii gotowań w lesie. Dzisiaj ugotujemy sobie dość, smażymy bardziej, bardzo łatwy przepis, a zarazem smakowicie. Mianowicie smażone ziemniaki. Do tego przepisu użyjemy zaledwie dwóch ziemniaków. Także wy możecie użyć to dowolnie. Będziemy potrzebować źródła ognia, źródła ciepła właściwie. Ognia bądź piekarnika. Najlepiej gdyby to nie były młode ziemniaczki, bo muszą mieć skórkę. Dodatkowo będziemy potrzebować według uznania sól i pieprz, masło i folię aluminiową. Jeszcze to. No, pakujemy ziemniaczki w naszą folię aluminiową. Jest naprawdę bardzo prosty przepis. Prosty właściwie aż do bólu. Prosty. Ale smakowicie. Należy szczelnie to zabezpieczyć. Już mamy tak zrobione ziemniaczki, pakujemy blisko ognia. Ale nie do. Ale nie, bo najlepiej by to był żar. W piekarniku będzie to około 190 stopni. Na około pół godziny. I tu, i tam. Więc zobaczymy się w dalszej części przepisu. Po około 25 minutach ziemniaki powinny być już nasze gotowe. Zostały wpadły tutaj, do samego najcieplejszego żaru, jaki jest w całym ognisku. Przez co są już gotowe. Więc wyciągniemy je. Otworzymy i zobaczymy, jakie są w stanie. Będziemy sobie, co nam się totalnie spiekł. Został czarny. Także z tej strony powinien być idealny. O ile nie jest to czarne, jak tutaj, to ziemniak nie powinien być cały czarny. To też od ilości folii aluminiowej. Cały ciepły. A to oznacza, że jest gotowy. Teraz weźmiemy sobie nóż. Oczywiście czysty. Rozkroimy. No to ten ziemniak nam do końca wyszedł, jednakże ten jest idealny. I widzimy, ile dymu, może nie widzę tego na kamerze, ale myślę, mówię, że naprawdę sporo tego dymu wyleciało. Czekaj, na dzisiejszy. Możemy teraz sobie soli troszeczkę. Teraz najlepiej przy pomocy łyżki, ale trzeba. Ładnie upiek. Polecam wam wykorzystać ten przepis.